robi coś innego, panie Nie, nie, to jest zapowiedź tego, że sędzia postanowił zacząć od drugiej połowy. Ale zaczął od pierwszej i już rzucił. Przed meczem Daniel Mąka właśnie w tym momencie rozpoczął swoje setne spotkanie ligowe. Robak! Sam na sam, pięknie dograł, ależ zepsuł to wszystko. Bramkarza. Zamykamy teraz gości na połowie. Piękna piłka do Kosakiewicza. Górą 1-0. Ale chorągiewka w górze. Naszych zawodników, uwaga, Zielenieski. Jeszcze udało mu się tam zostawić nogę. Uderzenie na bramkę obok słupka. Co tu się dzieje? Ale będzie może miał troszkę swobody. Dobrze, Robak ściągnął. Sprytnie zagrali teraz z Kitą, ale już jest zaatakowany przez dwóch zawodników w Mimonce. Dograli dobrze. Tym razem rzut karny. Popatrzył w kierunku skaczącego bramkarza i uwaga, silniej płasko. Zmienił ruch. Zmienił po raz pierwszy ruch. Marcin Robak. Jak to będzie wykonane, Mujta? No, tam dość niebezpiecznie był. Uwaga! Dobrze. Niezły strzał. Z jakichś takich szaleńczych ruchów, bo tutaj jest bardzo dużo czasu jeszcze i różne rzeczy mogą się wydarzyć. Tak jak teraz, już próba szybkiego wyjścia z atakiem gości. Mój, ta mocna piłka w pole karne. No tutaj to jest dobra sytuacja. Tomasz Margol z Igrosu. I nie, drugim jest Bartłomiej. Już jest dobrze ustawiony. Mąka zgarnia piłkę, zagrało Kosakiewicza. Świetnie rozrzuca do Gutowskiego. Gutowski, lewa noga po ziemi. Mija piłkę Diów, ale bez... Skupiamy tam trzech zawodników. Spalony tutaj wcześniej sędzia. Druga linia opóźnia wprowadzenie piłki do napastnika. Bo na teraz jest szansa. Nerwowi. Zobaczmy, Kita, piękna piłka do Robaka, Robak lewa i gol! Robak razy dwa! Zobaczmy jeszcze raz, jak to Kita było. Popatrzył. Świadomy był Przemek tego, na jakiej pozycji znajduje się, w którym miejscu na boju. Szansę powstrzymać akcję. Jeszcze nie koniec. Muszą być czujni widzę wiacy. Dużo zawodników. Ojej, gości w polu karnym, ale pierwsza taka pewna interwencja. Nie bardzo ma komu rzucić. Ale sprytnie, bardzo ładnie teraz wygrał pozycję. Ten out. Ale poszedł. Bardzo. Ale to bardzo niebezpieczne. W koszulkach, a cała ta sytuacja myślę będzie dobrym momentem na to, żeby dać pograć też zawodnikom rezerwowym, tak. Jeśli ten mecz oczywiście będzie wyglądał cały czas w ten sposób. Robak teraz podłącza się środkiem, jest Mąka, czy on uderzy na bramkę? Daniel Mąka, prawa noga dokręca, ale dobre dwa metry obok. Nie przepada za Kitą. Tak, chyba coś tutaj jest nie tak między nimi. Teraz znowu Robak, Kita, Kita, Robak. Zobaczmy właśnie to rozwiązanie. Gutowski 3-0. Radość Konrada Gutowskiego, spokojnie. Ale ta akcja bardzo ładnie rozegrana przez całą drużynę. Żałe zachowanie Przemysława Kity, druga asysta czas. Przemka w tym spotkaniu. Doskonale wiedział, gdzie podaje. Też bardzo ładnie Zajski, jest Turzyniecki, jest Gąsior i jest też Marcel Pięczek, jeśli dobrze widzę. To ci zawodnicy, którzy w tej chwili rozgrzewają się, a w polu karnym już Gutowski. Zakręcił Gutowski obrońcą. Część zespołu Pogoni na ich połowie i teraz jest ten moment właśnie, kiedy widzę, szybko przeniósł grę na połowę rywala. To jest ten moment, to jest ta akcja. Gutowski do Mąki, Mąka setny mecz, Mąka prawa noga, ale nie będzie jeszcze cieszył się. Strzygł się, brawa całemu zespołowi Widzewa. Ale Daniel Mąka sam sobie utrudnił, źle przyjął. Jeszcze nie koniec, proszę. Uderzenie trafia w 80. rzutu rożnego w tym sezonie Widzewa. No i tak naprawdę kończy się. Cały czas gra Widzew, cały czas musi być skoncentrowany, żeby do samego końca sprawiać radość kibicom. Teraz niebezpiecznie. Płasko, no ale 4-2, manipulant z ciebie jednak. Znów zagrany na obwód. No takimi strzałami to raczej trzyma się za staw skokowy. Goście próbują. Uwaga! Ojej, to była 100%. Ciekawa. Oby tylko widzewiacy nie poczuli się już najedzeni, a poczuli się jeszcze głodni wyższego. Ostatnio 13 minut, 67, 21, 3. Wyszedł za pleców teraz. To była sytuacja niesamowita.
Dobre podanie na prawą stronę. Mąka wrzuca na przedpole. Bramkarz powinien to łapać. Obrońcy źle to zrobili, skoro nic właściwie nie wynika. A Krzysiu Masambinio już przy linii bocznej, to zaraz, bo teraz Kacper Falun mięciutko w pole karne. Dobrze obliczył tutaj tor lotu piłki i Tanżyna, jeszcze nie koniec tej akcji. Walków była próbował, szansa, ale nie wiem. No i proszę, Skibicki, ogromne zamieszanie. Rzut karny, sędzia. Tak jest, uznaje, sędzia, ale ty jesteś uparty, widzę. Ja tu po prostu... No popatrz teraz na rękę tego, Sebastian Zieleniec. Nie, to Mujta. Mujta, lewa noga. Jest bardzo silny strzał. W zwolnionym tempie. Gdzie tutaj jest faul? No to jest, jeśli już, no to rzeczywiście to nie. Bo inny, żadnego kontaktu nie było, teraz. Teraz będzie szansa na piątą bramkę. Sytuacja. I gol samobójczy. 5-1. Szybka odpowiedź Widzewa. Próbował zagrać. Jeszcze raz obejrzyjmy. Tanżyna. Piękne podanie. Tak jest. Bartosz Brodziński. Znów pokazuje Kita, żeby tak, Robak tak, zagrał mu. Dostał piłkę Kita. Świetnie, jeszcze Robak. Świetnie miejsce. Kita. Mandiangu. Masambinio. Gol! 6-1. Wyruch Kity też, bo Kita pokazywał tutaj, chce piłkę właśnie w tę strefę. Świetnie odwrócił się Kita w tej sytuacji. Już po zagraniu piłki. Znowu Wiktoruk do prawej. Grają teraz w trójkącie zawodnicy gości. Radzą sobie z tym bardzo dobrze. Odpuszcza Gutowski. Świetne zachowanie. Tak jest. Świetna akcja. To trzeba oddać Siedlczanom. Ale wysokie prowadzenie Widzewa. 6-2. Teraz kolejna akcja. Robak tyłem do boiska Mandiangu, ach, odchylił się. To, co miało miejsce na boisku, a jest o czym mówić. Uwaga, jeszcze niebezpiecznie, Falun, lewa noga, prosto w ręce. Falun, bardzo 20. dużo chęci ma Kacper Falun do gry po wejściu. Mujta, lewa noga, znowu mocna piłka i trzecia bramka. Panowie, pobudka. Znowu Falun. Znów była groźna sytuacja. No mają kibice to, co chcieli, dużo goli, ale teraz Radwański bardzo dobrze do Mandiangu. Podłącza się Radwański, ale Mandiangu do lewej będzie dokręcał. Mandiangu nabija na krótki, na Zielenieckiego, przebija Zielenieckiego. Jeszcze nie koniec. Tanżyna zamyka całą akcję, podłącza się tam Gąsior. Proszę Tanżynę, próbuje tam czarować. Co robi Tanżyna? Ole, można powiedzieć. Znaczająco dużo miejsca Kosakiewicz i ładnie teraz odpowiedzialnie przez środek rozegrali to widzę. Jacy świetnie teraz wychodzimy. Prosto padła piłka, to weźmie Masambinio. Nie jest na spalonym. Masambinio obsługuje teraz Konrada Gutowskiego. 7-3. Oddał mu to, co otrzymał. Zobaczmy jeszcze raz. Łamał linię. Łamał tutaj linię, najprawdopodobniej Sebastian Krawczyk. Idealne miejsce, żeby przeszedł kręcić. Tam Kosakiewicz. Nie, jednak Wiktoru. Całe szczęście dla Widzewa chyba można powiedzieć w tym spotkaniu w Toruniu, ale tak to bardzo porządnie zaprezentował się na zawodnik. Teraz stracił piłkę. Świetnie, prosto padle do Robaka. Robak wychodzi sam na sam. Robak, lewa noga. Asekurują to jeszcze obrońcy, ale piłka pod nogami Robaka. Marcin Robak wstrzymuje wszystko, bawi się zawodnikami i wygrywa tę zabawę. Robak, co tam się dzieje? Do środka, do morzenia, szeroko ustawiony Kordas. On teraz dostaje piłkę, ustawia ją sobie do lewej nogi. Kordas, dobra piła na Robaka. Zagrał do Możdżenia jednym ruchem. Możdżeń ograł pilnującego zawodnika. No, troszkę wyrzucony do boku, a my ją teraz. Jeszcze jedna centra. No nie ma szczęścia, Marcin. Ładna piłka wrzucona. Zieleniecki jeszcze ma szansę, by ją przyjąć. Arbiter. 7-3. Widzę, wygrywa to spotkanie. 17 strzałów. Widzę.